out of the way. Thanks, boy. I owe you one. So here's some free advice. Avoid the local dog catcher. They say that dogs will get sent to the pound and never seen again. You're a smart pooch. Want to earn a bone? My kid brother went climbing and now he's stranded somewhere out on Mount Minnewawa. Can you find him? Watch out for the dreaded rolling rocks. Looks like I'll never unravel that dog napping mystery. Ah, well, I can't refuse the chance to have a little fun. Here's a bone for getting me out of there. A, dziękuję za lajtową kostkę. Osiemdziesiąt jeden. Nice. O, i mamy tutaj zapaszki. Oczywiście, że wejdziemy. Oczywiście, kurde. Dobra, i co, on poleci sobie tą kolejką w dół? Mam taką nadzieję, ponieważ... No, ziomeczku, trochę mi przeszkadzasz tutaj. Ja bym chciał sobie na spokojnie zebrać. Chciałbym sobie na spokojnie zapaszki zebrać. Okej. Myk, 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 teraz do góry. Dokładnie tak, ponieważ nie bez powodu tutaj jest ta góra. Tutaj chociaż jeden zapach musiał być. Jeden, chociaż jeden. I teraz lecimy, kurde, w górę. Zobaczymy, co tam będzie. W ogóle ile kości mamy tutaj zebrania? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Siedem kości do zebrania mamy. Siedem kości! To jest mało w sumie. To skończymy z wynikiem 80 chyba 8 albo 87, coś takiego. Dobrze idzie, powiem wam szczerze. Dobrze idzie. To jest najważniejsze. Mamy godzinę 10:39, no to... No to wyścig. Nie to chciałem powiedzieć. Nie to chciałem powiedzieć, kurde. Kurde! Zablokowałem się... O Jezu, o płotek się zablokowałem, najgorzej. O Jezu, kuku mu zrobiłem. Jeszcze tym dużym psem nie zagramy. W sumie to w zasadzie nie wiem, po co mielibyśmy grać tym dużym psem. Znaczy, na pewno jest jakaś misja, którą trzeba będzie ogarnąć nim, no ale... Na razie nie wydaje mi się... Wow! Nie to! Nie to! Nie chciałem czasówki zbierać! No, niech minie. Dziękuję. Nie chciałem czasówki zbierać, dlatego też nie podjąłem się tego oto zadania. Tutaj, jak pamiętacie, rzuciliśmy właśnie to coś, czym ptaki się zainteresowały i ten koleś z poprzedniego odcinka był wręcz w niebo wzięty, bo wiecie, mógł w końcu coś tam przez swój mikrofon powiedzieć. Do mieszkańców Chilliwawa. Miniwawa, nie Chilliwawa. Kurde, już Różowa Pantera się odzywa. Już się Let's Play z Różowej Pantery odzywa. Michał, musisz w końcu zrobić Różową Panterę. Dobra, no. O, konkurs sikania. Ja zawsze na to konkurs mówię sikania. Jakoś tak łatwiej mi jest. No, tam sikaj w swoich sferach, ja sikam w swoich. A patrz, ja mam 25 punktów, 2 ty 0 nadal masz. Cienko, cienko, cienki bolek z ciebie. Cienki bolek z ciebie, kurde. Patrz, ptaki już przyleciały do ciebie aż.
46. Mało. Przyznam, że mało. Myślałem, że dostanę już całość, już zaliczę to. Dobrze! Dobrze, dobrze. Zaliczone. Dobra. Teraz będzie można czasówkę chyba zrobić, bo nie widzę tutaj żadnych fioletowych. Ej, tu można coś wykopać? Nie. Dwie kości na razie mamy zebrane, więc to jest dobrze. Więc ja sobie za ten czas zrobię czasówkę, a ty tam sobie piesku idź w dół. O, tutaj proszę, sprytna czasówka, tutaj już nie dodaje nam punktów, tylko... A, tylko jedną sekundę nam dodaje, a wtedy tam było, że plus 10 co najmniej dostawaliśmy. O, proszę. Ale zmiana. Ne, tak ta zmiana gówno dała. Udało mi się to zaliczyć. Okej, jesteśmy na dole. To teraz tylko te fioletowe nam zostały. Okej. Sądziłem, że to trochę trudniejsze będzie. Korci mnie, żeby wpieprzyć te kości, ale nie tym razem. Nie tym po prostu razem. Tutaj chyba można zejść, co nie? Tak, nawet trzeba. Nie ma innego wyjścia. Mostek! Ale fajnie. Fajne przejście. Podoba mnie się to. O, możemy wykopać sobie. Niezawodne palce, kurde. Niezawodny kciuk. Bones. Nie. Nie bierzemy. Bo jeszcze się Jay kotruje i co wtedy? I dupa będzie wtedy. O! Ja tędy miałem się dostać? Tędy miałem się dostać, czy to był sequence break, co ja teraz zrobiłem? Jeżeli ja zbreakowałem, to trochę beka w sumie. Nie, ej, ja to zbreakowałem! Ja miałem tędy przejść, a ja kurde se przeskoczyłem. No to nieźle wtedy, to jestem dobry w tę gierkę. E, 100% steak, czyli no. Oczywiście, Jake. Okej, tędy przyszliśmy, to teraz dokładnie tędy. Tutaj nas nie było jeszcze. Wow, that's too heavy for me. A, dobra, wiem na co ten pies był drugi. To tym psem trzeba będzie to zrobić chyba. Albo z tym psem. Że oboje zrobimy. Ten wiecie, o, dokładnie tak. On tu idzie już nawet. Chodź tutaj. Ale kurde, ogromny bydl. Ale ogromne bydle z tego psa, nie? Ale jak on kurde dobrze skacze. Dobrze! No? W dobrą w ogóle stronę to ja to przesuwam? Nawet nie wiem, szczerze. Nie, to nie tak chyba. Myślałem, że to tak zrobić, ale czekajcie. Dobra, ty jesteś tutaj. A jak to teraz będzie wyglądało? Dostanę się tędy? Nie, ja stąd spadnę, ty, nie ma szans. Jak to zrobić?
O co tu chodzi, kurde? Chodź tu, psie. My to zaraz zrobimy. My to zaraz zrobimy, kurde. Nie no, tak nie. Jak to zrobić, kurde? Nie no, przedostałem się tutaj, o co tu chodzi? To jakoś inaczej trzeba to zrobić? Nie, nie kumam teraz, ej, autentycznie ja nie wiem, o co tutaj chodzi. Nie wiem, o co chodzi w tej misji. Ważne, że się tutaj dostałem, to jest najważniejsze, kurde. 44 na 50, dobra. Sprawdźmy, czy tutaj nic nie ma za tym drzewkiem. Nie, tutaj nic nie ma. Zapachów tutaj też nic nie... Halo, nic nie ma. Mountain slide. Nie, side, sorry. Tędy nie idziemy. Bo tutaj już byśmy poszli troszeczkę za daleko. Troszeczkę za daleko. Więc dobra, skoro tutaj nic nie ma, to sprawdźmy, czy tutaj coś jest. Nie, tutaj też nic nie ma. O co tu chodzi z tą misją? What the fuck? Nie, naprawdę, ej, autentycznie nie wiem, o co tu chodzi. Serio, nie wiem, o co tutaj chodzi. Nie wiem, jak to mam zrobić. I... sam... Tutaj nic nie możemy ściągnąć, ani nic. Może najpierw poszukajmy tych zapachów i zaraz ogarniemy to. Sorry, psie. Ty, psie, wyjdź mi stąd. dobra. Gdzie ja zostawiłem fioletowe zapachy? Może na budynku? Nie, bo to bym widział. Dobra, zjedzmy se kości. Brakuje nam dwóch kości. Z czego fioletowa jest za zapach? Ta jedna fioletowa w sensie. A druga to nie wiem. Druga to nie wiem, to pewnie za tą minigierkę z tym psem. Wiecie co? Aż zrobię ze dwu i zobaczę, jak to przejść. Zaraz wracam. Dobra, powiem wam szczerze, nie wiem. Nie wiem, brakuje mi 6 zapachów swoją drogą, więc... podejrzewam, że je gdzieś u góry zostawiłem. To jest jedyne moje jakby wytłumaczenie tego. Bo nie widzę... O! Dobra. Co nie zmienia faktu, że dwóch mi teraz brakuje. Więc no. Więc no, ten teges. Szukamy teraz dwóch zapachów. Dwa zapachy spod pachy i jeszcze trzeba będzie ogarnąć coś z tym drewnem. Bo za to jest kość. Ja nie wiem, co trzeba zrobić. To jest właśnie, to jest to najgorsze właśnie to, że nie wiem, co trzeba zrobić z tym drewnem.
Ale najpierw znajdźmy fioletowe zapaszki. Tutaj chyba już ich nie będzie. Tu byłem już. Fuck! Najgorzej! Cholerne dwa zapachy teraz mnie prześladują. Trzeba było się z Pixela nie śmiać, kurde. Kurde, Belson. To teraz czekajcie, to dzisiaj jednego dnia zaliczyłem tak. To cztery lokacje w jednym dniu zaliczyłem, lol. Ładny wynik. Wydaje mi się, że te dwa ostatnie są właśnie w tym miejscu, gdzie jest to drewno, tylko... W sensie to drzewo, ale kurde, jak to zrobić teraz? Jak to ugryźć? Bo to się da zrobić, ale jak? Bo na pewno da się jakoś to zrobić, ale jak? Aż mi piszczy w uszu. W uszach, kurde, nie w uszu. Dobra, jestem z powrotem, wiecie co? Na razie nie wiem. Nie wiem, co zrobić z tym. Nie obchodzi mnie na razie, że tak szczerze ten... To drewno. To drzewo w sumie, nie wiem. Może napiszecie mi w sekcji komentarzy, jak to zrobić. Albo sam to w końcu ogarnę. Kiedyś tam. Teraz trzeba się dostać. Tutaj. Spróbujmy się wydostać tym psem. Dokładnie, tak? Wydostańmy się, idźmy sobie stąd tym psem i potem Jake'iem się przedostańmy i poszukajmy jeszcze tych dwóch zapachów i najwyżej się już odcinek skończy. Bo mówię, za cholerę nie wiem, co zrobić z tym drewnem, a nie chcę za bardzo kombinować, dlatego że mogę w nieskończoność, kurde, tutaj robić. Wiecie co? Mogę w nieskończoność po prostu robić to. I tak się nie uda. Więc póki nie mam pomysłu, to ten. To zobaczymy co i jak. No, ja jestem tutaj już jako piesek. Tak, wiem, że to jest fail. Wiem, że to jest fail. Nie musisz mi, gro, o tym informować. Dałeś radę, Jake? Dałeś radę. Więc nie bój się. Dobra, sorry, spamuję szczekaniem teraz, dobra. Gdzie mogą być te ostatnie fioletowe? O, patrzcie, zobaczcie, gdzie zgubiliśmy ostatnie fioletowe zapachy. Ja pierdzielę, Boże Święty! Ale zejdźmy tu na dół. Aha, nie mogę tędy. Więc muszę normalnie jak cywilizowany piesek zejść, a nie jak jakiś kurde kot. Do dupy dzisiaj poszło, kurde, pod koniec tego odcinka. Do dupy poszło. Ale trudno się mówi. Nie może iść cały czas tak samo. Musi czasami do dupy pójść. 87. No, brakuje nam wciąż jednej kostki. I za cholerę nie wiem, jak ją zrobić. Dobra, trudno się mówi. Mam jeszcze drugi save. Jeżeli coś mi się softlockowało, to mam jeszcze drugi save, gdzie... Jestem tylko poziom do tyłu, więc tam easy, man. Dobra, dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że wam się odcinek spodobał, w sensie te odcinki nagrane na zapas, bo to są 3 odcinki, czyli wiecie, 6, 7, 8. Na razie Docs Live jest zawieszone. Myślę, że sobie teraz skupmy się troszeczkę na innych gierkach. Tak, zróbmy sobie 2-3 let's playową przerwę od Docs Live. Na pewno do tej gierki wrócę, na razie chcę sobie od niej trochę odpocząć, bo... Nie chcę jej za szybko skończyć, przyznam, że mi się bardzo ją fajnie prowadzi, więc chcę sobie ją na razie na bok wziąć. Wziąć, przepraszam, nie wziąć. No i co, skupimy się teraz na troszeczkę innych gierkach. Z Docs Live myślę, że wrócimy sobie tak jakoś w kwietniu. Pod koniec, może w połowę kwietnia lub początek maja.
żeby sobie tak tą serię troszeczkę przedłużyć. Wiadomo, jeszcze w tym roku ją skończymy, ale chcę sobie ją troszeczkę przedłużyć. Na razie przerwa jest mi wskazana, jeżeli chodzi o tę gierkę. No i dobra, to by było na tyle. Żegnam się z wami ja. Jeżeli jesteś nowy na tym kanale, spodobał ci się ten let's play, jak i ogólnie content mojego kanału, zapraszam do subskrypcji, kliknięcia w dzwoneczek oraz również odwiedzenia moich socjali. Linki są pozostawiane w opisie, czyli grupa na Facebooku, fanpage oraz grupa Discord. A jeżeli tobie, drogi widzu, się spodobało i uważasz, że w sposób ciekawy, jak i informatywny prowadzę ten let's play, to zostaw komentarz, zostaw łapkę w górę i napisz, co sądzisz o tych poziomach. I jeżeli mniej więcej się orientujesz, co zrobiłem źle, jeżeli chodzi o tę misję z kłodą, to również mi napisz. A my widzimy się w kolejnych odcinkach z Dogs Life i nie tylko. Trzymać się, cześć i pa pa! Pa pa! Pa! Pa!